Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, dawno nie było odcinków, ale to zaraz. Jak widzicie, będziemy sobie przechodzić Lisandra. Z tego, co widziałam, Tobi mu wypuścił już 5 odcinek. Postaram się po prostu te odcinki 4 po prostu przejść jak najszybciej, żeby przejść do tego 5, bo jestem bardzo ciekawa, o co tam chodzi. Pisałam w karcie społeczności, bo już mogę tam nadawać posty, pochwalę się. Pisałam wam, że po prostu komputer mi zdechł. No, zdechł mi tak, że no po prostu już nie ożyję. Niestety muszę po prostu skompletować sobie jakiegoś kompa. Teraz korzystam z komputera mojego męża, więc no na tyle, ile będę miała możliwość, to będę nagrywać u niego. I na razie podejrzewam, że zostanie przy słodkim flircie, bo nie chcę mu przeciążać komputera, no wiecie, o co chodzi, no nie chcę mu tutaj się za bardzo rozsiadywać tutaj i mu zaśmiecać ten komputer, także zostaniemy tylko przy słodkim flircie na razie. Później, jak już w końcu uda mi się coś ogarnąć, to będziemy kontynuować pozostałe serie. No, niestety, ale mam nadzieję, że nawet ten słodki flirt wam umili trochę czas. No, ja dawno nie nagrywałam. Jezu, ja nie wiem, kiedy ostatni raz nagrywałam, bo ponad miesiąc temu. Jak nie 2 miesiące temu, Jezus Maria, nie wiem, nie pamiętam. Także bardzo się cieszę, jestem podekscytowana bardzo. I no, mam nadzieję, że ten odcinek wyjdzie dobrze. Także mam nadzieję, że będzie wam się podobało. I zacznijmy sobie w końcu ten odcinek pierwszy. Wiejskie powietrze. Wracasz do Amorisa na ostatni rok studiów i nie tylko. W końcu będziesz mogła spotkać się z Lisandrem, swoim ukochanym z liceum. Przecież nigdy nie zakończyliście swojej relacji. Czy odległość odcisnęła swoje piętno na waszym związku? Czy może będziecie kontynuować tam, gdzie skończyliście? Kontynuuję, go nawet nie zaczęłam. Nigdy nie myślałam, że znów zamieszkam w tym mieście. Ale to tutaj znalazłam miejsce, aby zaliczyć ostatni rok magisterki ze sztuki współczesnej, więc oto jestem. Mam nadzieję, że miasto nie zmieniło się za bardzo i że szybko się w nim odnajdę. Nie wracałam do tego miasta, Amorisa, od ponad 2 lat. Od czasu, gdy to było niedługo po śmierci Janiny, gdy Leo i Lisander próbowali sprzedać farmę. Ojej, mieli w mieście spotkanie. Miałam wtedy wolny weekend, Roza też tam była. Wtedy pomyślałam, że nie byłoby problemów, aby tak się spotykać od czasu do czasu. Nie widziałam ich od tamtej pory. Potrząsnęłam głową. Nie widziałam Lisandra od 2 lat. Oh my god! To zleciało tak szybko, a jednocześnie to było tak długo. Podtrzymywanie relacji przez wiadomości, przez telefon, gdy każdy ma swoje życie. Lisander w końcu przejął farmę, a ja kontynuowałam studia. Zaczęłam magisterkę. Kliknęłam. Jak to możliwe, że nie udało nam się ani razu spotkać? No nie wiem. Zawsze znajdzie się jakaś wymówka. Zawsze coś się działo, jakiś nagły wypadek. Nie mogłam przyjechać tylko na weekend. Mieszkam zdecydowanie zbyt daleko, a bilety były zbyt drogie. No mówiłam, wymówka zawsze się znajdziemy. A w wakacje, gdy nie byłam na stażu i byłam dostępna, to Lisander miał dużo na głowie. Chore zwierzę, problemy z bratem. Utrzymywaliśmy kontakt, dzwoniliśmy do siebie. Nie tak często, jakbym chciała, ani tak długo. Czasami na chwilę, czasami udawało się przegadać godzinę. Ale nasze harmonogramy były zupełnie inne. Nawet dzwonienie do siebie było skomplikowane. Kilka razy zasnął przy telefonie, a ja kilka razy zapomniałam się obudzić. Jak zapomniałaś się obudzić, żeby do niego wcześniej zadzwonić? Aha, dobra, to wystarczyło budzik nastawić, a nie, że zapomniałaś się obudzić. Przecież jak śpisz, kuźwa, to co? Dobre. Nieważne. W końcu tylko sprawdziliśmy, czy wszystko u nas w porządku. Dawaliśmy sobie znać, że nadal o sobie myślimy. Ale nie spotkaliśmy się już na żywo. Aż do dzisiaj, wreszcie, musiałam się zorganizować, aby przyjechać tydzień wcześniej, ale spotykam się z nim o 2 w kawiarni koło naszej starej szkoły. Czyli w przytulnym misiu. Gdy tym pomyślałam, serce zabiło mi mocniej. Znów go zobaczę, będę mogła złapać go za ręce, przytulić. W końcu. Tobie zazdroszczę, jemu niekoniecznie. Ale przede wszystkim spędzę z nim cały tydzień na jego farmie. Nawet nie wiem, co będziemy robić, czy coś zaplanował. Albo czy po prostu zadowolimy się wspólnie spędzonym czasem, nic nie robiąc, korzystając ze swojej obecności. Myślę, że mogłabym spędzić cały tydzień wtulona w jego ramiona. Cóż, domyślam się, że nie może zaniedbać farmy.
Ale jeśli mu pomogę, będzie szybciej i będziemy mieli więcej czasu dla siebie. W każdym razie okaże się na miejscu. Na razie mogę się cieszyć tym, że wkrótce go zobaczę. Spojrzałam na zegarek, nie było jeszcze południa. Spotykamy się o 14. Mam więc jeszcze 2 godziny. Sorry, nie umiem czytać. Jeszcze jakby było w ogóle słychać, że mam katar czy coś, bo oczywiście na święta i Sylwestra wszyscy byli chorzy. Tragedia normalnie z tymi choróbskami. 2 godziny motyli w brzuchu, nawet moje palce lekko drżą. Mimo wszystko muszę odebrać klucze do mojego pokoju w akademiku, aby zanieść tam swoje rzeczy. Rozgorączkowana chwyciłam swoje 2 walizki i przekroczyłam bramę kampusu. Ta uczelnia jest trochę większa niż to, na której byłam wcześniej. Mam nadzieję, że się tutaj nie pogubię. Muszę już tylko znaleźć kierownika administracyjnego. Spokojna twoja rozczochrana, my się tu nie gubimy. Albo... ja to tutaj wszystko znam. Spokojnie. Popłynęłam drzwi do głównego amfiteatru przy odrobinie szczęścia. Była to tylko jedna osoba, która siedziała przy biurku dla wykładowcy. Dzień dobry, szuka pani czegoś? Mila, nazywam się Mila. Będę tutaj studiować. Mam nadzieję, że na magisterce ze sztuki współczesnej. Ale chamsko. Rzeczywiście, zgadza się. Będę na 2. roku. W takim razie spotkamy się ponownie. Zobaczysz, to będzie najbardziej pasjonujący rok twoich studiów. Wierzę panu, nie mogę się doczekać. Na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech, piękny uśmiech. Ty tam się tam nie patrz, gdzie nie powinnaś te. A więc powiedz, Mila, w czym mogę ci pomóc? Zajęcia zaczynają się dopiero za tydzień. Chcesz już zacząć się przygotowywać? Nie, szczerze mówiąc, ja chciałam odebrać klucze do swojego pokoju. Ale domyślam się, że to nie pan się tym zajmuje. Nie, rzeczywiście. Myślę, że będziesz mieć więcej szczęścia z kierownikiem administracyjnym. Szybko spojrzał na zegarek. Już? Znając go, musi być teraz w stołówce. Może nie powinna mu przeszkadzać podczas przerwy obiadowej. Tak, idź. Przecież nie będziesz czekać 2 godzin. Co 2 godziny mam być w kawiarni z Lisandrem. Nie, ma pan rację. Nie mogę tak długo czekać. Pójdę już. Bardzo dziękuję. Profesorze... Zaidi, Ryan Zaidi. Gdybyś czegoś potrzebowała, często jestem w pobliżu. Okej. A gdyby mnie nie było, możesz poprosić o pomoc moją asystentkę Melanię. Z Melanią się znamy. Melania? Ta Melania, która była ze mną w liceum? Z pewnością to nie jest zbyt powszechne imię. Ja... dobrze, będę pamiętać. Bardzo dziękuję. Pożegnałam się z nim i wyszłam z amfiteatru. Czyli idziemy na stołówkę, tak? To stołówka i pomyśleć, że będę tu jadać codziennie przez rok, tak? Z Aleksem i z Rozą. Ktoś siedzi sam przy stole. Ostrożnie podeszłam, mam wrażenie, że nie powinnam tutaj być. Jestem tu zbyt wcześnie. Przepraszam, proszę pana. Przepraszam, że przeszkadzam. Szukam kierownika administracyjnego, a to pewnie on. Mężczyzna podniósł wzrok znad kanapki, którą ostrożnie wyjmował z celofanowego opakowania. Okej. Wie pani, że wczoraj jadłem najlepsze gnoki a la Romana w życiu? Tak, to się tak czyta chyba, gnoki czy coś takiego. Słucham? Jadł pan gnoki? Nie, ja nie wiedziałam. Nie jestem zbyt elokwentna, koźwa, to mi nowość, ale muszę przyznać, że mnie zaskoczył. Proszę spojrzeć, kanapka z tuńczykiem, to ja ją zrobiłem. Chwalisz się czy żalisz, typie? I nawet nie mam ochoty jej zjeść. To smutne, prawda? Okej, bo lepsze, żeby ktoś nam zrobił żarcie. To jest akurat... to jest fakt. Naukowo potwierdzony, że lepiej smakuje od kogoś. Jeśli zrobił pan sam, może jest w niej coś bardziej autentycznego niż w gnoki? Coś bardziej autentycznego i mdłego. Trzeba było zrobić z kurczakiem, ale cóż. Mogłam wybrać to z kurczakiem. Domyślam się, że mogę pani w czymś pomóc. Potrzebowałam chwili, aby przypomnieć sobie, po co przyszłam. Tak, właściwie to pan jest kierownikiem administracyjnym? Tak, zgadza się, nie jestem tutaj dla przyjemności. A więc? Okej. Zapisałam się tutaj na 2. rok magisterki, ale chyba jego to nie obchodzi. Ze sztuki współczesnej chciałabym odebrać klucze do mojego pokoju. I tylko to jedno zdanie by wystarczyło, to tutaj w ogóle jest niepotrzebne. Jest pani zawczasu, powinienem się martwić? Martwić? Czym? Nie, dlaczego? Po prostu przyjechałam wcześniej, aby... zazwyczaj studenci się spóźniają, a nie na odwrót. To podejrzane. Oczywiście mam misterny plan, żeby zrobić sobie w swoim pokoju...
Nie wiem, kącik małego chemika, albo zrobić sobie dziurę, zrobić sobie swego rodzaju piwnicę i nie wiem, przytrzymywać tam innych studentów i nie wiem co jeszcze, kuźwa, albo małe kotki. Wzruszyłam ramionami, nie będę przeprosić za to, że się nie spóźniłam. Cóż, nie będę się uskarżać z tego powodu, ale będę miał na panią oko. Ja pierniczę. Schylił się, podniósł dużą torbę, która leżała obok niego i położył ją na stole. Otworzył ją i wyjął gruby segregator, który położył na stole, zanim również go otworzył. Następnie zaczął się we mnie wpatrywać z uniesioną brwią. Potrzebuję twojego imienia. Przepraszam, nazywam się Mila. Jestem na drugim roku magisterki ze sztuki współczesnej. Już to powiedziałaś! Ty piaro, jak ja pierniczę. Zaczął bardzo powoli kartkować swój gruby segregator. To nie jest zbyt popularne imię, nie powinienem mieć problemów ze znalezieniem. Wprawia mnie to trochę w zakłopotanie, ciężko mi go przejrzeć. Ach, tutaj pani jest, pokój 719. Ponownie schylił się po drugi worek, większy od pierwszego. Również cięższy, może dlatego, że był wypełniony kompletami kluczy. Przez chwilę grzebał w torbie i wyciągnął klucz, który mi wręczył. Proszę, klucz do pokoju 719. Chwyciłam go, świetnie. To podwójny pokój, oczywiście będzie pani mieć współlokatorkę. I oczywiście nie mogę pani zdradzić, kto to jest. Jeśli nie ma pani innych pytań, pozwolę pani pójść do swojego pokoju. Tak właściwie to chciałabym wiedzieć, gdzie znajduje się mój pokój, co poszukaj. Prawdopodobnie w akademiku, za drzwiami o numerze 719. Przy wejściu znajduje się również plan budynków. Na pani miejscu poszedłbym za tym śladem. Ja dokończę tę mdłą kanapkę, mając nadzieję, że już nikt mi nie będzie przeszkadzać. Zdecydowanie nie przypomina żadnego innego kierownika administracyjnego, z którym się zatknęłam. Dziękuję, życzę miłego dnia. Odpowiedział mi skinieniem głowy, buzię miał pełną od kanapki z tuńczykiem. Dobra, chodźmy już stąd, naprawdę. Oh my goodness. Pokój sąd, faktycznie labirynty żeś przeszła. Pokój nie jest zbyt duży, ale jest okej. Okay. Dobrze, że przyjechałam tydzień wcześniej. Nie utknę na piętrowym łóżku. Mam nadzieję, że moja współlokatorka będzie fajna. Przy odrobinie szczęścia będzie to ktoś, kogo już znam. Cóż, czas leci. Położyłam dużą walizkę i otworzyłam ją, żeby wyjąć trochę ubrań. I upewniłam się, że w mojej małej walizce mam wszystko, czego potrzebowałam na nadchodzący tydzień. Później uporządkuję resztę rzeczy. Najpierw muszę wybrać strój na dzisiaj. To wybrałam, a ja mam tak dużo do wyboru. O Jezus Maria, nie wiem na co się zdecydować w ogóle. Jak ona wygląda, God. Sekund 5. Wzięłam prysznic i ubrałam się. Moje dłonie lekko drżały. Wkrótce dołączę do Lisandra. Przez krótką chwilę udało mi się myśleć o czymś innym, ale już niedługo wreszcie się zobaczymy. Przejrzałam się w lustrze i odruchowo przeczesałam włosy palcami. Wam powiem, że jak tak patrzę, to ta sukienka, to ogólnie to do siebie pasuje. Sukienka jest ładna, ale to takie średnie. To mi się nie podoba trochę. Dziwna ta marynarka. I te buty tak też średnio. Mam nadzieję, że za mną tęsknią, ja za nim tak. No raczej chyba. Przyglądałam się sobie, co się zmieniło od ostatniego razu. Zmieniłam fryzurę, moje spojrzenie jest nieco bardziej czujne. Szybko zatrzepotałam rzęsami. Spojrzałam na siebie z powątpiewaniem. Potrząsnęłam głową. Boże, nie chce mi się czytać twoich monologów wewnętrznych. Co mnie to obchodzi? No już, Mila, przestań, świetnie wyglądasz. Wszystko gra. To Lisander kocha cię, a ty jego, wszystko będzie dobrze. Spojrzałam na zegarek, muszę już iść, jeśli nie chcę się spóźnić. Tym bardziej, że nie jestem pewna, czy znajdę drogę tak szybko jak kiedyś. Okej. Bez problemu odnalazłam wyjście z kampusu. Przechadzanie się tędy bez dużej walizki jest o wiele przyjemniejsze. To tutaj ewentualnie może zrobić się trochę trudniej w drogę. Nie mam czasu do stracenia. Czekaj, tu jest uliczka. Wejście na teraz kawiarnię. Okej. Kawiarnia dalej tutaj jest, ale zmieniła nazwę. Cozy Bear Cafe. Nie widzę Lisandra. Szczerze mówiąc, nie widzę żadnej znajomej twarzy. Kiedyś znałam tutaj wszystkich. Znowu spojrzałam na zegarek. Jestem chwilę przed czasem. Usiadłam przy wolnym stoliku twarzą do ulicy. Walizka stała obok mnie. Skąd przyjdzie? Od strony liceum czy parku? Odwróciłam głowę na lewo, na prawo i znowu na lewo. Nerwowo tupałam nogą. Tupię se nogą.
Nieważne. Motyle w moim brzuchu zaczęły panikować, latały we wszystkie strony. Wyciągnęłam telefon z kieszeni, starając się jak najlepiej opanować drżenie ręki. Nie patrzyłam na niego od czasu, gdy wsiadłam do pociągu. Może wysłał mi jakąś wiadomość? 4 nieodebrane połączenia! Jak to? Ja nie wiem, jak ktoś to zrobiła. Musiał próbować do mnie dodzwonić, gdy nie miałam zasięgu w podróży. Natychmiast do niego oddzwoniłam. Dzwoni, jest sygnał i naciąłam się na sekretarkę. Nic dziwnego. Rozłączyłam się, to znaczy, że jest w drodze. Albo, że zostawił gdzieś swój telefon. Dzień dobry, co podać? Ja przepraszam, dzień dobry, poproszę dużą kawę. Już się robi. Młody kelner zniknął w środku kawiarni. Nie powinnam była zamawiać kawy. Będę jeszcze bardziej niespokojna. Może mogłabym jeszcze zmienić zamówienie? Już miałam wstawać, gdy moją uwagę przykuła jakaś postać. Moje serce szybciej zabiło. Znam tę sylwetkę. Pomachała mi i przyspieszyła kroku w moim kierunku. Mila, tutaj jesteś. Nie wierzę, wyglądasz wspaniale. Bez zastanowienia zeskoczyłam z krzesła i rzuciłam jej się w ramiona. Nawet nie wyglądała na zaskoczoną, mocno mnie uścisnęła. Głośno ucałowała mnie w oba policzki. Minęło tyle czasu, 2 lata, nawet więcej, prawda? Tak, zgadza się, trochę więcej niż 2 lata. Spoglądałam na ulicę za jej plecami. Lisandry może pojawić się w każdej chwili. Słuchaj, przykro mi, wiem, że to nie na mnie czekałaś. Tak właściwie przyszłam w imieniu Lisandra. Miał problem z jednym ze zwierząt, musiał udać się do weterynarza. Poczułam, jak serce opada mi w piersi. Znowu? O Boże. Bez paniki, to niczego nie zmienia. Cóż, tak, zmienia to jedynie tyle, że to ja zawiozę cię na farmę. To zmienia przede wszystkim to, że go tu nie ma. Mogłabym już być w jego ramionach? Ale byłaś w Rozali ramionach. Jeszcze narzekasz? No wiesz ty co? Bardzo lubię Rozali, ale to nie na nią czekałam. No już weź, nie płacz. Nie martw się, rozumiem, że jesteś zawiedziona. Nie biorę tego do siebie. Słabo się do niej uśmiechnęłam, trochę przepraszająco. Aż tak to widać? Przepraszam, po prostu... Nie ma problemu, naprawdę. Na twoim miejscu też bym była zawiedziona. Nie wiem, ja tam uważam, że jemu byłoby lepiej bez ciebie. To dlatego próbował się do mnie dodzwonić, aby mnie uprzedzić? Tak, nie udało mu się, dlatego zadzwonił do mnie po pomoc. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Powiedziałam mu, że przyjdę po ciebie i zawiozę cię na farmę. Naprawdę? To bardzo miłe z twojej strony. To domyślam się, że to daleko. Uwielbiam przyjażdżki samochodem. Poza tym to silniejszy ode mnie. Zawsze stoję po stronie miłości. Rozalia zaśmiała się, siadając do stolika. A tak serio, naprawdę bardzo mi przykro. Domyślam się, jak bardzo musiałaś się niecierpliwić. To nie twoja wina, wręcz przeciwnie. Całe szczęście, że tu jesteś. Motyle w moim brzuchu się uspokoiły. Właściwie można by pomyśleć, że zasnęły. Proszę, kawa. Dzień dobry, co pani podać? Rozalia spojrzała na moją kawę i na moją stopę, która dalej nerwowo tupała. Nic, dziękuję. Lepiej, żebyśmy za bardzo się nie rozsiadały. Jak sobie pani życzy, proszę mnie zawołać, gdyby zmieniła pani zdanie. Posłałam Rozie wdzięczne spojrzenie, a ona miło się do mnie uśmiechnęła. Podmuchałam na kawę, aby szybciej wystygła. A więc co nowego u ciebie od ostatniego razu? Cóż, tak właściwie cały czas to samo, jak dobrze wiesz. Kontynuuję magisterkę. To dobrze, moja mama zawsze powtarza, że powinna była pójść na studia 2. Z tego co pamiętam, twoja mama nie była raczej w złej sytuacji. Nie o to chodzi. Mówi, że to wspaniały okres i że gdyby wiedziała, jak wygląda świat pracy, zostałaby kilka dodatkowych lat na studiach. To przede wszystkim ona motywowała mnie, abym dalej kontynuowała naukę. Tak, psychologia. Dalej ci się to podoba? Tak. I zacznę ostatni rok studiów, jak ty. I domyślam się, że dalej wszystko gra z Leo. Tak, dalej jesteśmy szwagierkami. To szalone, jak o tym pomyślę. Jesteśmy szwagierkami od ponad 4 lat. A nie widziałyśmy się od 2, to smutne. Nie powiedziała tego w oskarżycielski sposób, ale mimo wszystko czuję się winna. Wiesz jak jest. Praca magisterska. Co? Wiesz jak jest. Praca magisterska, zakupy, rodzina, zakupy. Nic mi nie mów, sama ledwo co widziałam swoich rodziców. Tak właściwie jedyna osoba, z którą naprawdę się widywałam oprócz Leo, to Aleksy. O! Też jest na uczelni, więc łatwiej było się regularnie spotykać. To prawda, to genialne. Nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę. Też jest dalej na socjologii. Zobaczysz, we troje będziemy się świetnie bawić. Aleksy, ty i ja, jak ze starych dobrych czasów. 3 muszkieterów!
Bardzo się zmienił, widziałam go za 2 razy, odkąd skończyliśmy liceum. Nie bardziej niż ja. Uważasz, że bardzo się zmieniłam? Dobrze wiem, że to pytanie to pułapka. Wcale, od razu rozpoznałam cię po twoim chodzie. Ach, pocieszasz mnie, dalej mam energię 17-latki. Dokładnie, nie wiem jak ty to robisz. Gdybym była w romantycznym nastroju, powiedziałabym ci, że to miłość. No, a co to jednak nie miłość? Cóż, jestem w romantycznym nastroju, to miłość, ojoj. Znowu podmuchałam na kawę i wypiłam łyk. Chciałabym już ją skończyć, aby ruszyć w drogę, ale jeśli wypiję ją jednym tchem, zrobi mi się słabo. Wiesz, ja jestem naprawdę bardzo z ciebie dumna. Z was. To naprawdę coś, być dalej razem przez ten cały czas, nie mogąc cię zobaczyć. Chciałam ci to powiedzieć, ponieważ podziwiam was za to. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że to, co macie, jest bardzo rzadkie. Spośród wszystkich licealnych par, moim zdaniem jest bardzo niewiele, które razem zostają, nawet mieszkając w tym samym mieście. A co dopiero na odległość, szczególnie z Lysiem, który co 2 dni gubi telefon. O Boże. Nawet sobie nie wyobrażam. Serio, czasem chciałabym mu go przytwierdzić do ucha, żeby wyświadczyć wam przysługę. Ale żarty na bok, to wzbudza szacunek, wasz związek jest naprawdę solidny. I uwaga, wcale nie twierdzę, że gdyby nie przetrwał, to byłoby to złe. No czasami się tak zdarza po prostu, na niektóre relacje po prostu, no czasami po prostu umierają śmiercią naturalną, no. Świetnie bym zrozumiała, gdybyś spotkała kogoś innego albo on. Mówię to, ponieważ wiem o waszym układzie, powiedział mi o tym, jakim kuźwa układzie. Pamiętasz, jaki potrafił być czasem zazdrosny, ale o dziwo za bardzo się tym nie przejmował. Bał się tylko, że nie będzie mógł dzwonić do ciebie tak często, jakby chciał, albo że nie zobaczy cię jeszcze przez kilka miesięcy. Gdy przed chwilą do mnie zadzwonił, był w takim stanie, gdy zdał sobie sprawę, że nie będzie mógł po ciebie przyjechać, aż zrobiło mu się słabo, przysięgam, o Jezu. Prawie miałam ochotę zadzwonić do weterynarza, aby rzucił również okiem na Lisandrę. Tak też można. Ale jak się domyślasz, nie miałam jego numeru. Oparła się o stolik, aby złapać mnie za rękę. Może wszyscy czworo moglibyśmy się pobrać w tym samym czasie. Ojoj, podwójny ślub, jakie by to było super. Ha, litości chyba, nie mówisz poważnie. To teraz jesteś za ślubami? Nie, dalej nie. Spokojnie, tylko żartowałam. Ale gdy postanowisz wziąć ślub, to ja zajmę się twoją sukienką, zgoda? Cóż, to wszystko po to, żeby powiedzieć, że cieszę się waszym szczęściem i że jestem również dumna. Ja nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję? O, nie ma za co, po prostu chciałam ci to powiedzieć. Dobra, ruszajcie już dupy i idźcie tam do tego samochodu. Ech, leżało mi to na sercu, więc wolałam od razu to z siebie wyrzucić. W przeciwnym razie to by mnie ciążyło, stresowałabym się przez 4 godziny jazdy. Nie, dziękuję. O rany, to prawda, 4 godziny jazdy. Ale dlaczego ta farma jest tak daleko? Bo to na wsi, to farma. Już sama droga na lotnisko i do miasta zajęła zbyt dużo czasu. Nie mogli wybrać w przeszłości czegoś bliżej? W końcu wieś jest już o 30 minut drogi stąd. Tak, wiem, będziemy nawet przez nią przejeżdżać. Pff, nie wytrzymam tego, to zbyt długo. Tak, to dlatego nie widujemy się zbyt często z Lisandrem, to jednak daleko. Ale poza tym jest tam naprawdę uroczo, rozumiem dlaczego jego rodzina postanowiła się tam kiedyś osiedlić. Cóż, 4 godziny drogi, musimy już ruszać. Próbowałam wypić kawę jednym haustem, było jej zbyt dużo, zakrztusiłam się. Może ona się udusi i będzie koniec. I wszyscy będą mieli święty spokój z Suśką. Spokojnie, bo się zadławisz, pójdę zapłacić, nie dziękuj mi i dokończ spokojnie. Nie wiem, ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o postać Su, to ja bym była bardzo szczęśliwa, jakby po prostu, nie wiem, Bimów poszedł po rozum do głowy i wziął, nie wiem, jakąś mądrzejszą ją zrobił, zróbcie jej jakiś mózgowy glow up albo coś i niech ona będzie normalna, a nie... Po prostu największą wadą tej gry jest Suśka. Umówmy się, okej? No. Spokojnie, bo się zadławisz, pójdę zapłacić, nie dziękuj mi i dokończ spokojnie. Kaszląc, nie mogłam zaprotestować, Roza poszła do środka. Jak najszybciej dokończyłam kawę i wstałam, gdy wyszła z Kosiber. Dobrze, udało ci się skończyć? Chodź, samochód jest tam. No nareszcie! Wzięłam walizkę i poszłam za Rozą w stronę parku, jakbym biegła. Poczekaj, tak sobie pomyślałam. Grzegorz i Janina byli tu podczas dni otwartych, gdy robiliśmy przedstawienie. Och, tak, było sympatycznie. Dobrze sobie poradziłaś. Jeszcze gdzieś potem występowałaś?
Nie, nie miałam okazji, ale to nieważne. Chcesz mi powiedzieć, że przejechali 8 godzin w tej z powrotem, aby to zobaczyć? Najwyraźniej tak, wiesz, byli bardzo przywiązani do swoich dzieci. I może kiedy dyrektorka opowiadała o tym rodzicom, sprzedała im coś trochę większego niż to, czym spektakl był w rzeczywistości. To prawda, że to byłoby w jej stylu. Gdybyśmy wiedzieli, przynajmniej moglibyśmy dać główną rolę Lisandrowi. Tak, patrząc w ten sposób, z perspektywy czasu, rzeczywiście mogliśmy tak zrobić. Cóż, ten pomysł z dniami otwartymi w środku roku sam w sobie był dosyć szczególny. Rosa otworzyła samochód i schowała moją walizkę do bagażnika. Zobaczysz, świetnie prowadzę, nie masz się czego obawiać. Dobra, jak już tak podkreśliłaś, to się boję, okej? Okay? Aha, nigdy nie słyszałam, aby mówił to ktoś, kto dobrze prowadzi. To dlatego, że ludzie nie lubią się chwalić, są w błędzie, jeśli o mnie chodzi. Z lekką obawą usiadłam na miejscu obok kierowcy. Zawiń się jeszcze w folię bąbelkową przy okazji. Dla bezpieczeństwa, ja nic nie mówię. Jednak moje obawy były nieuzasadnione. Rosalie rzeczywiście dobrze prowadzi. O, uf, to dobrze. Szybko przestałam chwytać się rączki. Nie mogłam się doczekać, kiedy dojedziemy, ale nie mogłam nic poradzić. I Rosalia również, ale starała się jechać ostrożnie. Jednocześnie robiła co w jej mocy, abym myślała o czymś innym. Spędziłyśmy chwilę, przypominając sobie wszystkie dziwne pomysły, jakie miała dyrektorka podczas naszego ostatniego roku w liceum. Jeśli nie pomogło nam to zbytnio w nauce, to przynajmniej dostarczyło nam dobrej zabawy. Dzieliłyśmy się wspomnieniami, gdy przejeżdżałyśmy obok liceum i miejsc z młodości. Na temat szkoły, parku, butików, Rosa opowiadała mi o nowych sklepach i o tych starych, które jeszcze się ostały. Kiedy wyjeżdżałyśmy z miasta, zaczęły kończyć nam się wspólne wspomnienia. Rosalia wesoło gawędziła, wskazując na różne miejsca, które jej się podobały. Wymieniłyśmy kilka anegdotek z naszych studiów, porównywałyśmy nasze uczelnie, naszych wykładowców. W końcu te 4 godziny minęły stosunkowo szybko, mimo mojego rosnącego zniecierpliwienia, kiedy Rosa w końcu zaparkowała przed farmą, byłam niemal zaskoczona. Ojej! Tu jest ślicznie, o Boziu! Ładnie, to co? Rozumiem, dlaczego w końcu wolał zostać tutaj. Ojej, mega sympatycznie, naprawdę. Nie, no ale na wsi naprawdę jest pięknie. Nawet jeśli to trochę daleko, jest tu uroczo. Tak, rzeczywiście, naprawdę tu ładnie. A więc jaki jest plan? Idziesz ze mną? Spędzimy chwilę we troje, czy... Ha, nie martw się, zostawię was w spokoju. Muszę się spotkać z Leo wieczorem, więc czas wracać. Jechałeś 4 godziny i masz zamiar przyjechać kolejne 4 godziny bez napicia się kawy? Musicie odnaleźć się tylko we dwoje. Nie będę robić co piąte koło uwozu. Pozwolę wam się oswoić, odzyskać waszą intymność. Ojej! Wyraźnie puściła mi oczko, wypowiadając ostatnie słowo. Chyba bywałaś bardziej subtelna. Tak myślisz, naprawdę? Zastanów się, nigdy nie byłam szczególnie subtelna w tej kwestii. Tak, nie, z pewnością masz rację. W każdym razie bardzo dziękuję. Nie miałam zamiaru pozwolić, by coś stanęło na drodze miłości. O Boże, ty naprawdę jesteś amorem. Uścisnęłam ją, śmiejąc się. Dobrze, zmykam, bądźcie grzeczni, a raczej nie, nie bądźcie. To się zdecyduj. Wyszłam z samochodu. Rosa natychmiast odpaliła silnik i odjechała. Odwróciłam się w stronę domu. Może i jest uroczy, ale też w tej chwili robi wrażenie. Ojeju, ale to jest naprawdę ślicznie. No weźcie, te kurki słodkie. Ojoj. Byłam nieraz na wsi, tam jest naprawdę, no, klimatycznie, bardzo fajnie. Można się tak fajnie wyciszyć i w ogóle. No już, czekasz na tę chwilę od tygodni. Lekko zakręciło mi się w głowie. Uspokój się, Mila, uspokój, wszystko będzie dobrze. Wzięłam głęboki oddech i powoli wypuściłam powietrze. Podeszłam do drzwi i nacisnęłam na dzwonek. Serce waliło mi jak szalone. Usłyszałam dzwonek. Potem nic, cisza. Poczekałam chwilę i znowu zadzwoniłam. Dalej nic. Wyjęłam telefon i spróbowałam do niego zadzwonić. Po chwili usłyszałam w środku dzwoniący telefon. Nikt nie odbierał. Jeśli wyszedł, najwyraźniej zapomniał wziąć swój telefon. Cóż, nie będę tutaj tak stać. Przy odrobinie szczęścia zapomniał również zamknąć drzwi. O nie, włamiesz mu się na chatę. Wchwyciłam za klamkę. Drzwi otworzyły się bezszelestnie. Okej, czyli to nie włam. Jestem pewna, że nie będzie miał mi za złe, że weszłam. Nieśmiało zrobiłam kilka kroków. Miałam wrażenie, że weszłam jak złodziejka. O jacie, ale ładnie.
O, kuska! Ej, czajcie, kuska! O Boże. Lisander? Lisander, jesteś tutaj? Pozwoliłam sobie wejść, ja... Brak odpowiedzi. Pewnie jeszcze nie wrócił od weterynarza. Westchnęłam. Mam nadzieję, że wkrótce się pojawi. Postawiłam walizkę obok stołu i przeszłam się po pomieszczeniu. A więc to tutaj mieszka. Jest czysto, wszystko jest wysprzątane. Dom wygląda na idealnie zadbany. Dlatego łatwo było zauważyć, że jego telefon leży na fotelu. Pod tym względem najwyraźniej się nie zmienił. Może tu jest, tylko mnie nie usłyszał. Może śpi albo jest w ogrodzie? Powinnam się rozejrzeć. Okej, a tu coś ładnego leży i nie mogę tego wziąć? Okej. To jest kuchnia. Pokój, dobra. Ale ta kłuska taka słodka, Boże, tak mała. Dotarłam do kuchni, która była duża i schludna. Przez okno było widać ogród. Jak ja zazdroszczę takiej dużej kuchni, Boże, ja mam... Kuźwa, metr na metr, klitkę. Meble, przybory kuchenne, ten wiejski klimat dodawał jej uroku. Naprawdę super. Mega mi się podoba. Ale na razie nie jestem głodna. Szukam Lisandra, ale go tu nie ma. Aha, tu jest salon, ogródek. Nie wiem, czy iść najpierw do ogrodu, czy... Dobra, jak już jesteśmy, to idziemy do ogródka. Cóż, tutaj mamy kolorowy ogródek i małe schronienia dla zwierząt. Wokół skakało kilka królików i wydaje mi się, że nieco dalej słyszałam kury. Ten mały strach na wróble jest uroczy, o wiele bardziej niż te, które zazwyczaj można zobaczyć. A, to strach na wróble! O Boże, nie zjarzyłam w ogóle, ale to słodkie jest. Zastanawiam się, czy to Lisander go zrobił. Już wcześniej był uzdolniony manualnie, do dziś pamiętam prace, które rzeźbiliśmy w drewnie w liceum. Byłam w niego wtulona i pozwalałam mu kierować moimi ruchami. Cóż, moje myśli błądzą. Nie bywałam zbyt często na farmach, ale mam wrażenie, że choć wszystko jest bardzo ładne, to jest też raczej zwyczajne. Jednocześnie nie wiem, dlaczego miałabym się spodziewać, że coś mnie zaskoczy, okej. Być może ma to związek z Lisandrem, taką tajemniczą aurę. W końcu, gdy go spotkałam, myślałam, że jest duchem, tak, pamiętam. Ale wszystko wydaje się być normalne. Jest tu bardzo spokojnie. Wyobrażam sobie, jak Lisander sadzi sałaty i pomidory. Kiedy jest skupiony, zawsze zaangażowany i przenikliwy. Ale piękny ten ogródek, naprawdę. A, śliczny. Jakby nadawał powagę i wzniosłość najbardziej błahym czynnościom, które umknęły zwykłemu człowiekowi. Nagle zdałam sobie sprawę, że uśmiecham się, patrząc na pnącza pomidorów. Mila powinna się skoncentrować. Dalej nie znalazłaś Lisandra. Nie wiem, może on się z tobą bawi w chowanego. Zawsze znajdzie się czas na podziwianie jego pracowitości, gdy dostanę go w swoje ręce. Okej, wejście na farmę, łąka, kuchnia, okej. Dobra, idziemy na łąkę. O, kuń! I muczka! I lamy! Albo alpaka, nie wiem! Ojeju, jakie fajne zwierzaki! Nie, no naprawdę, tutaj tła są tak pięknie zrobione, tak no naprawdę śliczne, bardzo mi się podoba. Przeszłam przez ogródek i poszłam w kierunku pastwiska. Było ogromne i było tam tyle zwierząt. Nie mogę się doczekać, kiedy Lisander mi je przedstawi, ale nie widzę go tam. Nie będę się zapuszczać dalej. No jeszcze się zgubisz i kuźwa, nie wiem, do jakiegoś rowu wlecisz. Gdzie może być? Naprawdę zaczynam się martwić. Powinien już tu być. Niedługo zacznie się ściemniać, a ja nie mam zamiaru wtedy być sama. Słońce zaczyna już zachodzić. Wstrzymałam dreszcz? Okej. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Być może to normalne. Może weterynarz się spóźnił. Albo na drodze był ruch. Nie ma powodu do paniki. Ty nie zapomnij, że ty jesteś kuźwa na wsi. Wszędzie jest daleko. Dojechanie z punktu A do punktu B może zająć naprawdę dużo czasu. Okej? Masakra. Nie mogąc odepchnąć tych myśli, nawiedziły mnie obrazy zranionego Lisandra. Gdy został potrącony przez samochód 4 lata temu, odwiedziłam go w szpitalu. To było naprawdę przerażające. Nie myśl o tym. Nic się nie dzieje. Stałam przez chwilę patrząc na łąkę, znów starając się uspokoić oddech. Najwyraźniej nie ma go na zewnątrz. Sprawdzę w jego pokoju. Okej. Czyli idziemy do pokoju. Tu jest wejście, salon, ogródek. Okej, dobra. Idziemy do pokoju. Ostrożnie. O, wow! Jezu, jakie wyro! Jak takie chcę? Nie no, zajebiste łóżko, naprawdę.
Super. Ostrożnie otworzyłam drzwi do pokoju. W razie czego nie chciałabym go obudzić. Nie ma go tu, pokój jest pusty. Przypomina mi to trochę pokój, który miał w mieście, gdy chodziliśmy do liceum. Aha, dobra, bo ja nie grałam w Lisandra i nie wiem, jak on miał pokój, sorry, miałam teraz zawias mózgu. Oprócz tego, że wtedy w jego pokoju było również ważne miejsce na biurko. Tak sobie myślę, że już dawno nie wspomniał mi o pisaniu. Ten pokój również jest bardzo uporządkowany, jak kiedyś, to mnie zaskoczyło. Lisander jest bardzo rozkojarzony, jest w swoim świecie. Nikt by nie pomyślał, że jego pokój może być w takim ładzie. Drzwi z pokoju prowadziły do łazienki, tam też go nie było. W głębi znajdowały się też drugie drzwi, które przyciągnęły moją uwagę. Podeszłam do drzwi i chwyciłam za klamkę. Nie poruszyły się. Dlaczego zamyka drzwi do szafy? Może obawia się zwierząt? W końcu jesteśmy na wsi. Wow, Sherlocku, brawo! Jeśli ma koty, które umieją otwierać drzwi, mogłyby zniszczyć pazurami jego stroje. A może za tymi drzwiami kryje się coś innego? No tak, pokój z Greya, kuźwa! O Boże, nie wierzę! A może to składzik jakiś? Może to tylko składzik? To by wyjaśniało, dlaczego pokój jest taki czysty. Cóż, zapytam go o to, gdy go znajdę. Najwyraźniej jeszcze nie wrócił na farmę. Będę musiała poczekać. Poczekaj na jego powrót. Okej, a gdzie mam czekać? Salon. I mam tak chodzić? Aha, dobra. Przeszłam ponownie przez ogródek, potem w kierunku domu, kiedy szybki ruch koło moich stóp zmusił mnie do nagłego zatrzymania się. Ojeju! O, ojeju, jaki słodziak! O Boże! Ojeju, jaki słodziaszny! Widzicie tego królisia? Taki słodki! Mała futrzasta kulka skoczyła w moją stronę. Na głowie sterczały jej wielkie uszy. Bardzo powoli się nad nim pochyliłam. Nie wyglądał na przestraszonego, raczej na zaciekawionego. Cześć mały, jesteś pewien, że możesz tutaj być? Chyba nie przyszedłeś podjadać warzyw z ogródka, co? Oczywiście królik niczego nie odpowiedział. Kto by się spodziewał? Rozumiem, wolisz zachować dyskrecję, nie martw się, o niczym nie powiem. A tak z ciekawością, masz jakieś imię? Nazwałem go Roza, gdybyś zobaczyła ile wcina. O! Serce zabiło mi mocniej, odwróciłam się. Dzień dobry! Jesteś tutaj? Jest tutaj, zaledwie 3 kroki ode mnie, ale ty jesteś ładny, naprawdę. No tutaj na tym, w Alternate Life jest naprawdę, naprawdę ładnie zrobiony. Piękne włosy ma. Kocham długie włosy u facetów. Prawie w to nie wierzyłam. Promienie słoneczne otaczały go nieziemskim blaskiem, nadając jego srebrnym włosom lśniący połysk. Ale to on, to naprawdę on, ten mały, melancholijny uśmiech w kąciku ust, to szczególne, niewzruszone spojrzenie w jego oczach. O czym myśli, co o mnie myśli, nigdy nie potrafiłam tego odgadnąć, bo wiesz, Roza ma niezły apetyt. No tak, zapomniałam. Kiedy wyszliśmy we czwórkę, aż się przejadła. No tak, i spędziła potem kilka dni na kiblu. To było nasze pierwsze wyjście we dwoje. Nie tylko we dwoje, ale... Roza, królik też się przejadła. Okej! Dlatego musiałam zabrać ją do weterynarza i się spóźniłem. A Rozalia, osoba... Dobra. Musiała przywieźć cię tu z Amorisa. Naprawdę bardzo mi przykro, ale nie mogłem zostawić Rozy. Królika w takim stanie, nie? Boże, możesz mówić normalnie i tak chyba się skapnę, o kim gadasz. Świetnie, rozumiem, nie martw się. Moje gardło było lekko ściśnięte. Byłam poruszona, że go znowu widzę. W ramach przeprosin przyniosłem kolację, okej. Pokazał mi papierową torbę, którą trzymał w ręku. Naprawdę nie wiedziałam, co powiedzieć. Królik podbiegł do Lisandra i obwąchał jego buty. Zabawne, myślałam, że nazwałeś go tak, bo nie mogłeś go utrzymać w zamknięciu. Tak jak Rozali, nigdy nie da się przemówić do rozsądku. Zawsze robi to, co chce. To prawda, to też działa. Powinienem był o tym pomyśleć, kiedy zapytała mnie, dlaczego tak go nazwałem. Nie spodziewałam się, że tak będzie wyglądać nasza pierwsza rozmowa. Postawiłam na nutę humoru. Czy mam się obrazić, że nazwałeś ją imieniem Rozy, a nie moim? Co? Nie sądzę, nie mógłbym nazwać zwierzęcia twoim imieniem. Co tu się stało?
Nie wiem, chyba w moich oczach jesteś absolutnie wyjątkowa i niezastąpiona. Jego odpowiedź natychmiast rozgrzała moje ciało, zapadła między nami cisza. Wciąż patrzył mi w oczy. Ojoj, słodziasznie. Zrobił krok w moim kierunku. Miałam wrażenie, że nie ma odwagi podejść. Rozumiałam go, ja też byłam zestresowana. Wyprostował się i szerzej się uśmiechnął. Bez zastanowienia rzuciłam mu się w ramiona. Odwzajemnił mój uścisk. Papierowa torba głucho opadła na ziemię. O ja! Super! Tutaj chyba nie ma żaden... Tutaj po prostu się chyba zawsze dostaje tą ilustrację, mi się tak wydaje. No ale nieważne. Przepiękna jest, jest buziak! Super, cudo. Cudo, cudo, cudo. Pocałował mnie w czoło, a ja pocałowałam go w szyję, w policzek. Kiedy jego usta spotkały się z moimi, poczułam rozkoszny zawrót głowy. Wszystko zniknęło, ogródek, roza, niepokój, który jeszcze 5 minut temu uciskał moją klatkę piersiową. Lata rozłąki. To tak, jakbym znowu miała 18 lat, czuła beztroskę i prostą radość. Całowaliśmy się długo, jak lisa, liści z tą samą niecierpliwością i tym samym pragnieniem, jakbyśmy odkrywali, jak to jest się całować. Boże, wyśmieszą te opisy. Trzymał dłoń na moich plecach, a ja na jego karku pieszcząc go. Czułam się dobrze, znów czując przy sobie jego ciało. W końcu się od siebie oderwaliśmy, lekko zaczerwienieni. Trzymał na mnie swoje ręce, oczy mu się świeciły. Mi chyba też. Szybko zamrugałam rzęsami. Ja, to było, kręci mi się w głowie. Wszystko gra? Mi też, ale czuję się naprawdę dobrze. Ojoj! Szczerze mówiąc, już dawno nie czułem się tak dobrze. Lisander znów się do mnie uśmiechnął, rozpłynęłam się. Chodź, wejdźmy, będziemy mogli porozmawiać przy kolacji. Jesteś głodna? Z tobą sobie sprawę, że rzeczywiście zaczynało mi burczeć w brzuchu. Ból, ból, ból. Złapałam Lisandra za rękę, podniósł siatkę i poszliśmy w kierunku domu. Roza naturalnie zaczęła skakać za nami. Aha, dobra, królik. Królik wbiegł do kuchni, gdy tylko Lisander otworzył drzwi. Może wchodzić do domu? Czy ma prawo, czy nie? Znasz Rozę. Jak sama zwróciłaś na to uwagę, robi co chce. Od kiedy ją przygarnąłem, wszędzie za mną chodzi. Nie mogę się jej pozbyć. Ale zamykamy drzwi do sypialni na noc. Nie pozwalam jej ze mną spać. A tak przy okazji, czy wszystko poszło dobrze z Rozą? Naprawdę przepraszam, że po ciebie nie przyjechałem. Nie przejmuj się, miałeś nagły wypadek. To normalne. Nie mogłeś zostawić drugiej Rozy na śmierć. I przynajmniej to była dobra okazja, aby spędzić trochę czasu z Rozą. Właściwie może jednak mogłeś nazwać ją inaczej, to trochę mylące. Cóż, miałyśmy czas, aby nadrobić stracone lata. Dalej jest taka radosna, dobrze to widzieć, wiedzieć. Poza tym w sumie przejedzie dla mnie 8 godzin samochodem. To dopiero przyjaciółka. To pewne, byłem gotów ją błagać, ale nawet nie musiałem. Lisander wyjął zawartość torby, podczas gdy ja nakrywałam do stołu. Talerze i szklanki są w tej szafce, a sztućce w tamtej szufladzie. Wyłożył jedzenie z torby do małych naczyń i postawił je między talerzami. Masz ochotę na coś do picia? Mam wino, które zostało wyprodukowane niedaleko stąd. Jest bardzo dobre. Nie znam twojego gustu, jest lekkie, owocowe. Kiedy ostatni raz się widzieliśmy twarzą w twarz, raczej nie piliśmy wina. To jest zupełnie surrealistyczne. Nasze życie tak bardzo się zmieniły. Tak, dobrze. Lekkie i owocowe. Właśnie takie lubię. Lisander wyjął butelkę z barku i ją otworzył. Ona chyba zapomniała, że są dorośli już. Napełnił 2 kieliszki i wskazał na dania na stole. Mamy tu więc warzywne placuszki, różne tapenady oraz całą gamę pasztetów do rozsmarowania na... Nagle za nie mówił i się zmartwił. Lisander, coś nie tak? Nie wyglądasz. Głośno westchnął, kręcąc głową. Zapomniałem o chlebie. Ta penada jedzona z łyżeczki będzie mniej smaczna. Nie masz, nie wiem, czegoś innego? Chyba zostało mi kilka sucharków. Myślisz, że się nadadzą? Naprawdę mi przykro, że tak psuje nasz wspólny posiłek. Ależ nie, jestem pewna, że to będzie bardzo dobre. Nie dbam o to, czy będą dobre. Chcę po prostu spędzić z nim czas. Otworzył szafkę i wyjął z niej paczkę sucharków, którą położył na stole z głębokim westchnieniem. Natychmiast wzięłam jeden, posmarowałam go pasztetem i ugryzłam. Lisander patrzył na mnie w napięciu. Nie pozwalałaby historia z sucharkami zepsuła nasz wieczór.
To jest dobre, bardzo dobre. Cóż, jeśli mam być całkowicie szczera, jest dość chrupiący. Ale to dobre. Szeroki uśmiech rozpromienił jego twarz. Chwycił sucharka, aby zrobić sobie kanapkę. Kiedy się w nią wgryzł, chrupanie odbiło się echem po kuchni. Rzeczywiście, sam nie mógłbym tego lepiej ująć. Masz rację, to bardzo chrupiące. Starał się zachować neutralność na twarzy. Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu, brakowało mi go. Podniosłam swój kieliszek. Myślę, że to dobry moment na wzniesienie toastu. Za sucharki! Lisander roześmiał się cicho, stukając swoim kieliszkiem o mój, po czym wziął łyk wina. Boże, świętujemy za sucharki. Spędziliśmy większość kolacji patrząc na siebie bez słowa. Jedzenie było przepyszne, a my byliśmy tak szczęśliwi, że mogliśmy się zobaczyć na żywo. Patrzyłam na niego, ciesząc się, że mam go przed sobą. Wymieniliśmy kilka banałów o tapenadzie, o zapadającej nocy, ale nie czułam potrzeby, aby opowiadać coś ciekawego. Na studiach czułam ciągłą presję, że muszę mówić mądre rzeczy. Przy Lisandrze w ogóle nie czułam się osądzana ani za moje milczenie, ani za jego. Chciałam cieszyć się tą chwilą, zanim zaczniemy naprawdę dyskutować. I to właśnie po kolejnym kieliszku wina naturalnie zaczęliśmy naprawdę rozmawiać. Uważasz, że Roza się zmieniła? Nie, nie za bardzo. Oczywiście oprócz fryzury. Dalej ma tyle energii, to niesamowite. A ty już nie masz tyle energii? Nie, coś mi strzela w krzyżu. Nie wiem, mam wrażenie, że w liceum biegałam we wszystkie strony. W ciągu ostatnich lat trochę się uspokoiłam, to znaczy robiłam inne rzeczy. Tak, domyślam się, że pisanie magisterki wymaga energii. Z pewnością, ale nie takiej samej. Tym razem zdecydowaną większość energii zużyłam siedząc przy biurku. Podczas gdy uczelnia była o wiele większa niż nasze liceum, ale to co innego. Mniej przejmowałam się problemami innych. Spędziłam o wiele mniej czasu na szukaniu notatników czy porad. Wiadomo, im większy budynek, tym mniej zna się osób. Nieważne. Nie można poświęcać czasu na rozwiązywanie problemów 20 tysięcy osób. To zabawne, u mnie jest na odwrót. W liceum byłem bardziej w swoim świecie. Nie byłem szczególnie aktywny, w sensie powiedzmy fizycznym. Podczas gdy teraz, wiadomo, ruszam się o wiele więcej. Widziałaś wielkość farmy? Samo jej przejście zajmuje sporo czasu. I jak zauważyłaś, jest tu znacznie mniej ludzi niż w szkole. Jestem mniej powściągliwy, nie potrzebuję tak bardzo trzymać się na uboczu. Lekko zmarszczył brwi, wyglądał na nieco zakłopotanego. A ja? A ja chcę powiedzieć, uważasz, że bardzo się zmieniłem? O, jaki buraczek! Ojej. Roza zadała mi to pytanie i uważam, że to pytanie pułapka. Bo jeżeli powiem tak, to by znaczyło, że wolałam cię kiedyś. A jeżeli powiem nie, to znaczy, że nie ruszyłeś z miejsca. Ale nie uważam, że wcześniej byłeś lepszy. Jestem zakochana w nastolatku, którym byłeś. Co? Jeszcze raz. Ale nie uważam, że wcześniej byłeś lepszy. Nie jestem zakochana w nastolatku, którym byłeś. Ale jestem zakochana w tobie, bo nie różnisz się tak bardzo od tamtego nastolatka. Musiałam wziąć głęboki oddech, aby znaleźć odwagę i zadać mu pytanie, które mnie trapiło. A ja? Uważasz, że cóż, ja, ty? Ku mojemu przerażeniu zdałam sobie sprawę, że ten głęboki oddech był ostatecznie bezużyteczny. Lisander chwycił moją drżącą dłoń i spojrzał mi w oczy. Jesteś dokładnie taka, jaką mógłbym sobie ciebie wymarzyć, okej? Okay? Słodkie! O, zawsze mówi takim tonem, jakby mówił o czymś innym, jakby po prostu stwierdzał jakąś niewzruszoną prawdę. Mila, zawsze byłaś wyjątkową osobą i z tego, co dziś mogę powiedzieć, nadal nią jesteś. To jest su, no nie rozpędzaj się tak. Podziwiam twoją zdolność do myślenia o innych, do rozmowy z ludźmi, jak i z zagubionymi królikami. Ona jest przede wszystkim wścibska i w ogóle IQ minus 300, sorry. Miałam ściśnięte gardło, spletliśmy się palcami, a jego głos mnie uspokajał. Słuchając go, czułam, jak moje serce się uwalniało, sprawiał, że chciałam być tym, kim jestem, okej? Okay? Chwyciłam go za dłonie. Ja, przepraszam, dziękuję, bałam się, okej? Okay? Ja też się bałem, odkąd tutaj jesteś, czuję się lepiej. Ja też się czuję dobrze, jest tylko jedna rzecz. Pewne pytanie prześladuje mnie od tygodni. Lisander dał mi wystarczająco dużo pewności siebie, aby go o to zapytać. W związku z tym, co postanowiliśmy, podejrzewam, że już byś mi o tym powiedział, ale
wiesz, w związku z tym, że ewentualnie mogliśmy się spotkać z innymi, oni, what? Byli w otwartym związku? Słabo się uśmiechnął. On też wydawał się zmartwiony. Ja nie miałem okazji, aby kogoś poznać. Ani jej nie szukałem. Nagle spadł mi ogromny ciężar z serca. Nie zdawałam sobie sprawy, że był taki ciężki, dopóki go się go nie pozbyłam. Teraz jego kolej wziąć głęboki oddech. Spyta mnie, czy w moim przypadku jest tak samo. Dobra, brzmy B. Ja też nie. Nic się z nikim nie wydarzyło. Lisander odetchnął z ulgą. Mocniej ścisnął moje dłonie. Zgodnie z obietnicą, powiedziałabym ci o tym. Nie śmiałem mieć nadziei. Jesteś taka... Proszę, przestań. Nie chciałam nikogo innego. Jesteś taka, czyli jaka? Boże! Chciałam jedynie cię odnaleźć. To zajęło więcej czasu, niż bym chciała. To prawda. Ale widzisz, też uważam, że warto było czekać. Jestem szczęśliwa, że z tobą jestem. Jestem szczęśliwa, że jestem w twoim świecie. Nie zmieniłabym tego za nic, ani na nikogo innego. Znowu przybrał ten nieco melancholijny uśmiech. Ojej, naprawdę tak myślałam, za nic nie zamieniłabym tego uśmiechu. Wstałam i pochyliłam się nad stołem, aby pocałować go w usta. Czule i z pasją odwzajemnił mój pocałunek. Pochyliłam się, aby szepnąć mu do ucha. Jestem spokojniejsza, a ty? Tak, przyznaję, że czuję się o wiele lepiej. Pozostało mi już zadać ci tylko jedno pytanie. Usiadłam z powrotem, myślałam, że poruszyliśmy już najważniejsze kwestie. Obok mojego pokoju znajduje się pokój gościnny. Mech, wyrzucasz mnie z sypialni, łachudro! Łóżko jest już zasłane. O, dziękuję bardzo! Jeżeli wolisz mieć swój pokój. Osobiście nie ukrywam, że byłbym zachwycony, gdybyśmy spędzili tę noc razem. Ale jeżeli uważasz, że to za wcześnie, oczywiście zrozumiem. Oto pytanie, którego się nie spodziewałam, ja też nie. Nie spałam z nikim od lat. Głupota, nie mogę się doczekać tylko jednej rzeczy, aby znów spać z Lisandrem. Obawiam się, że posłałeś to łóżko na próżno. Twarz Lisandra rozjaśniła się, a jego oczy zalśniły z radości. Nie martw się, nie zajęło mi to zbyt dużo czasu. Rosalia i Leo skorzystają z tego następnym razem, gdy tu przyjadą. Już naprawdę od bardzo dawna razem nie spaliśmy. Tęskniłam za tobą. To przez ciebie nie lubię spać sama. Rozmawialiśmy dalej na lżejsze tematy, aż opróżniliśmy butelkę wina. Zaczęłam ziewać. Lisander zaproponował, abyśmy poszli spać. Przepraszam, naprawdę dobrze się bawię, ale to był długi dzień. Kiedy pomyślę, że w południe odbierałam klucze do mojego pokoju na uczelni? Wydaje mi się to tak odległe. Facet mówił o gnoki. Mam wrażenie, że rozmawiałam z nim w innym życiu. Nie martw się, rozumiem, ja też jestem zmęczony. Między czekaniem na ciebie a Rozą, która zachorowała. Mój dzień również był długi. Lisandr zaprowadził mnie do swojego pokoju. Nie uważałam za konieczne powiedzieć mu, że już wiem, gdzie się znajduję. Zostawił mnie w pokoju, abym się przebrała. Sam poszedł do łazienki. Ale ładny ten pokój wieczorem, naprawdę. Wsunęłam się do łóżka, spoglądając w sufit. Nie jestem przyzwyczajona do takiej ciszy, takich dźwięków. Nie było tu ani hałasu samochodów, ani krzyków, do których byłam przyzwyczajona. No tak, bo co noc kogoś mordowali. Ciszę na wsi wypełniały krzyki nocnych ptaków, odgłosy natury. Lisander dołączył do mnie w łóżku. Objął mnie ramieniem, a ja się w niego wtuliłam. Wszystko gra, Mila? Nie jest ci zimno? Nie, jestem... Wszystko gra. Pocałował mnie w czoło, w ramię. Również pocałowałam go w ramię, odwróciłam się, aby pocałować go w usta. Przytulił mnie do siebie, jakby się bał, że zniknę. Nie zniknę, zostaję tutaj, jest mi tu dobrze. W jego ramionach pośród niczego, daleko od domu. Jest mi dobrze w twoich ramionach, Lisandrze. Lisander, co? Szeptałam, powtarzając jego imię, podczas gdy on trzymał mnie przy sobie. Mi też jest dobrze, Mila. Nigdy nie było mi tak dobrze. Również szeptał, ale... A przecież nikt nie mógł nas usłyszeć. Ale to chyba słowa, które się szepcze. Czułam, jak powieki powoli mi się zamykały. Ten dzień był bogaty w emocje wszelkiego rodzaju, gdy pomyślę, jak bardzo się denerwowałam zaledwie kilka godzin temu. Cały mój niepokój zniknął. Miałam wrażenie, że jestem tam, gdzie mam być. Wyczerpana, zmęczona, szczęśliwa, zdala od wszystkiego. Uczelni, problemów z nią związanych, kluczy, kierowników administracyjnych, magisterki, ocen, pytań i presji. Wszystko było daleko, ogarniało mnie
uczucie błogości. Ten tydzień zapowiada się wybornie. Spędzę cały tydzień z Lisandrem z dala od wszystkiego. Cały tydzień tylko we dwoje. Nic nam nie będzie przeszkadzać. Będziemy mieli cały czas dla siebie. Zasnęłam, nie mogąc się doczekać jutra. Zakończ odcinek! No dobra, 4. Ilustracja była ładna. Strój z odcinka tak średnio tutaj, tak? Proszę. No dobra, mogę powiedzieć, że ten odcinek był taki... To był taki lajtowy odcinek. Nie było żadnych dramatów jak z Arminem w ogóle. Naprawdę, taki spokojny. Tylko było jak zawsze, było pełno niepotrzebnych, kuźwa, monologów Suśki. I ten odcinek mógł naprawdę bardzo szybko się skończyć, a to się tak ciągło, jak flaki z olejem, bo ona wiecznie musiała coś gadać do siebie. Jakby jakaś nawiedzona była. Lisandra tam trochę na końcu żeśmy mieli. Zobaczymy, jaki będzie dalej. Chociaż nie wiem, czy przebije to Armina, bo Armin... Najlepsze to było według mnie. No ale dobra, ocenimy, jak przejdziemy sobie wszystko. No jak na pierwszy odcinek, to mi się podobało. Było lekko, przyjemnie, swojsko. Także mam nadzieję, że wam również się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji, jeśli tego nie robicie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Pa, pa.